witam was, moi drodzy, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Żniwek, no i to jest po raz kolejny Euro Truck Simulator 2. Dzisiaj coś wam najpierw pokażę, że jestem sobie w Dreźnie i jest tutaj ta nowa naczepa, ten dźwig, kran to jest, bo tam po niemiecku dźwig. I ten dźwig właśnie, niestety jest troszkę za daleko, żeby jechać, ale na odcinku, ale już chyba raz tylko przewiozłem taki dźwig. Tu jeszcze mamy inny do Grimsby, a widzicie, kwoty za niego są całkiem ciekawe, tak na oko z dwa razy większe niż za trasę, nawet tutaj jest pewnie z trzy razy większe wynagrodzenie niż za taką podobną trasę. Także jest to bardzo fajny sposób, ale też naczepa jest cięższa, jest większa, jest ogólnie taka właśnie dosyć spory, ma gabaryt. I właśnie dzięki temu możemy sobie łatwo tutaj zarobić, ale też trzeba troszkę się pomęczyć. Także nie ma tak łatwo, jakby się wydawało. Tak, weźmiemy sobie jakąś trasę krótką. Czemu to jest tylko 1000? Przecież to wcale nie jest aż taka krótka trasa. I właśnie musimy wziąć jakąś krótką, ponieważ strasznie niskie wynagrodzenia są. Właśnie, czemu za to jest tak mało, a za to jest tyle, coś się spaprało chyba. Tak się obawiam. Tak, ale tu mamy jakąś krótszą, mamy szkło, nie, napoje. Właśnie, to jest jakąś trasę, której jeszcze nie jechaliśmy, żeby się nie powtarzać ciągle. Calais, Southampton, London, Rotterdam, Reims, Lille, Genewa, Dover. Kurczę, tych miast jest tyle. Czekam jeszcze właśnie na te nowe mapy. Tu już też byłem chyba. Kurczę. Czy też byłem w Lisz? Nie, czyli musimy tam się wybrać. Świetnie. Chyba nie byłem. A więc jest taka właśnie sprawa, że byłem na nartach, jak wiecie, i z tego powodu nie byłem w stanie śledzić tak jakby na bieżąco. Tutaj coś poprzestawiało mi się. Na bieżąco tych... Czekaj, sprawdźmy, jak to wygląda. Tak, teraz dobrze. Skręcało mi myszką. Bo chciałem tam coś poprzestawiać, po prostu podłączyłem inną myszkę, ponieważ tamta mycha... Szybko działa ta kierownica. Tak mam wrażenie po tej przerwie może. I właśnie tak to wygląda, że tamta, jak wiecie, często pojawiały się w moich nagraniach takie irytujące piski. Najpierw myślałem, że jest to wina... W ogóle jak płynnie działa. Że jest to wina... najpierw myślałem, że jest to wina dysku. Że dysk twardy, wiecie, tak jakoś tutaj, nie wiem, zdycha czy coś i strasznie tak irytująco bardzo piszczy. To słychać właśnie na głośnikach, w słuchawkach nie było, mam jak może podciszone je, ale na głośnikach bardzo słychać takie irytujące piski, naprawdę. I miałem wrażenie, że nasilają się, gdy dysk zaczyna pracować. Okazało się jednak, że to nie jest chyba winą, ponieważ te... później tak właśnie jakoś tak było, że to jednak nie był ten dysk i tak myślałem, co to może być. I w pewnej chwili, jakoś tak wiecie, ruszam myszką i tak, kurczę, gdy ruszam szybciej, to piszczy głośniej, jak puszczam myszkę, jest cicho, tak jak w tej chwili zapewne, przecież na słuchawkach mówię, mogę tego nie słyszeć. I może jakieś inne zakłócenia teraz są. Ogólnie tej myszki teraz nie odpiąłem, ale po prostu położyłem ją obok, nie dotykam jej, a podłączyłem sobie inną myszkę bezprzewodową, właśnie taką od laptopa, którą tam mam, taką badziewną. Ale... w tych głośnikach pisków nie słychać, ale możliwe, że jakieś inne takie, nie wiem, trzaski, zakłócenia, może coś być słychać. I starałem się coś o tym dowiedzieć, żeby właśnie jakoś się pozbyć tego, a jednak korzystać z lepszej myszki. No i ktoś też miał problem, że właśnie taka myszka laserowa. Nie mylcie tych myszek laserowych i optycznych, ponieważ jest tak, myszka kulkowa, to jedna, wiecie, z tych takich starszych, gdzie po prostu mieliśmy taką kuleczkę fajną na dole. To było bardzo, bardzo... nieczułe, takie no, nie zawsze reagowało na nasz ruch. Ja to jeszcze te czasy pamiętam, niektórzy może już nie.
Później właśnie mysz optyczna, to właśnie taka jak teraz mam tutaj, czyli taka z czerwonym, czerwonym takim laserkiem na dole, o. Takie światełko czerwone, taki laserek i to jest mysz optyczna, a nie laserowa. Laserowa mysz natomiast, to jest właśnie jedno, to powiedzmy taki najlepszy czujnik, czy tam, jak to nazwać, sensor. I to jest taki, wygląda od dołu po prostu tak, jakby to miała być taka zwykła optyczna. Ale trochę długo to teraz jest. Ale jednak jest, no nie świeci, o. Nie widać tego właśnie czerwonego światełka, tak jak w optycznej, tylko jest to niewidzialne. Jakieś tam promieniowanie, czy jak to nazwać. I to jest właśnie mysz laserowa. I ktoś właśnie miał problem, że też miał mysz laserową i właśnie mu piszczało. Takie właśnie piski. No i właśnie nie był w stanie tego rozwiązać, tam też troszkę czytałem w tym temacie w innych na forach i właśnie nikt nie wie co z tym zrobić. Ktoś sugerował, że może to być, wiecie, coś z płytą główną, że może to być to, że komputer nie jest uziemiony, a mój chyba właśnie nie jest, to mi się wydaje. Bo to akurat w tym pokoju nie ma takiego gniazdka i po prostu jest to wpięte przedłużacz, taki wiecie, taką listwę i to dopiero komputer jest to wpięte, ale po prostu no nie jest to uziemione. O, czekajcie, cięcie. Dobra, brat przyszedł. No i stwierdziłem, o shit, że to może właśnie być przez to, że ten komputer nie jest uziemiony. No, ale nigdy nie ma tej pewności. Ale nie jestem w stanie tego sprawdzić, nie będę przecież tej kombinował, co on zrobić. No i właśnie, że może... nie wiem, to nie winie raczej zasilacza czy czegoś. Chociaż właśnie jest to ciekawe, że na samym początku, jak wiecie, to nigdy nie występowało i jakoś tak... Nie wiem, po wakacjach czy kiedyś tak zaczęło się nagle dziać i nie rozumiem dlaczego właśnie wtedy to się zaczęło. No niemniej nie jestem za bardzo w stanie z tym zrobić, oprócz jak widzicie wzięcia innej myszki. No ale ta myszka mnie nie zadowala, bo nie ma zmiany tej czułości, nie ma żadnych makr, takich spraw, po prostu najprostsze takie główienko z dwoma przyciskami i rolką, więc absolutnie mnie to nie satysfakcjonuje, chociaż no... Przy nagrywaniu może się jakoś poświęcę i to po prostu ją będę brał, ale no ani trochę mi się to nie podoba, szczerze mówiąc. Także no, co jeszcze będzie z tym zrobić? Tylko po prostu już nie wiem co, nie wiem jak temu zaradzić na razie. Pewnie każda inna myszka laserowa zachowałaby się tak samo. Czy właśnie sprawdzę sobie myszkę brata może albo coś, ale no chyba nic z tym zaraz nie zrobię. No, tak czy siak. Właśnie jak byłem w górach, tak jak zacząłem na początku, no to jakoś nie miałem zbytnie, wiecie, czasu, żeby przejrzeć sobie forum tutaj Eurotruck Simulator, to polskie forum właśnie, które tutaj niejednokrotnie wspominałem, bo tam jest dużo, wiecie, tych wszystkich modeli, jakichś nowych naczep, skinów, map, tego wszystkiego tam jest naprawdę sporo. I coraz więcej. I właśnie muszę sobie znowu tam odwiedzić. To, ale oni beznadziejnie ruszają, ludzie. Jak trzeba zminimalizować obrażenia. Jak już się wpada w innych, no dobra. Właśnie, tak zminimalizowałem, że nic nie obrywałem. Nie będę sprawdzał, bo F7 mi wyłączy nagrywanie. Także właśnie muszę właśnie odwiedzić forum, muszę sprawdzić co tam się ciekawego pojawiło nowego, może jakaś nowa mapa, może poprawka do jakiejś mapy, może jakieś, nie wiem, jakieś fajne dodatki do ciężarówki czy coś w tym stylu. Coś co ogólnie tutaj urozmaiciło nam troszkę rozgrywkę. Także właśnie muszę tam odwiedzić i podpatrzeć. No i w sumie problemem jest to, że jedyne takie forum, gdzie mogę coś sprawdzić takiego, no to jest właśnie to forum, bo chyba wszystkie inne takie nie wydają mi się na tyle ogarnięte i jakby no to forum wydaje się po prostu najlepsze, a tamte inne, na przykład zagranicznych, to praktycznie takich nie ma, dużych, znanych i takich, żeby tam coś było w ogóle takiego konkretnego. W sensie takich, no nie wiem, angielskojęzycznych, żebym ja coś rozumiał. Jakieś takie niemieckie chyba nawet było takie w miarę. Dosyć sporo tam faktycznie było w tym downloadzie tego. Ale właśnie coś z polskich to chyba już za bardzo nic innego nie udało mi się na razie znaleźć. Może coś tam jest takiego, nie wiem, mniej znanego. Ale teraz powstaną po prostu będą fora popularne, gdzie
twórcy, czy polscy twórcy tych mapek, które tam na przykład tworzy jakiś team, kilku osób, oni tworzą swoje na przykład forum, tam właśnie jedna z tych map, ten najciekawszy, największy, moim zdaniem najlepszy projekt właśnie ma taką, takowe forum. I to forum może być znacznie popularniejsze. Tak, podobno wystarczy hamować i wtedy unikniemy... Oj, teraz jednak był jakiś damage. Unikniemy mandatu. Jak hamujecie na światach, to unikacie mandatu. Jeśli przejedziecie pasem naprzeciw, tak? Tak to powiedzieć. To wtedy też nie macie mandatu. Także bardzo prosty system obchodzenia. Mandatów. No i właśnie, że te fora, które tworzą jakieś tam teamy, które tworzą mapki, robią sobie swoje forum, to bardzo wtedy jest bardzo mała szansa dla tych innych for ogólnie o całej grze, że one jakąś popularność zdobędą, ponieważ po prostu z tego dużego forum, gdzie są mapy, czy tam te wszystkie inne rzeczy, właśnie modyfikacje, które ma tam iluś tam set czy tysięcy użytkowników, przejdą ludzie do tamtego forum, o tej mapie załóżmy, jeśli będzie miał dużo poparcia oczywiście i tak dalej, no bo nie każdy musi przechodzić, każdy może sobie tylko, wiecie, oglądać, a nie musi przecież wcale się tam rejestrować czy coś, no ale może to zrobić i po prostu, jak chcę zobaczyć, co jest ta droga tak blisko, tak jak widzicie na mapie. Ale po prostu jeśli przejdzie tam wiele osób, to mam taką drogę, znaczy światło tak fajnie oświetlają przez most praktycznie, to właśnie niestety takie mniejsze fora czy strony czy coś, to bardzo ciężko będzie im jakoś tą popularność zdobyć. Także wiecie, to jest tak, że po prostu to jest to samo co na YouTubie, no. Trzeba się jakoś wesprzeć kimś czy czymś większym, w sensie stroną jakąś na przykład. Albo jakąś właśnie większą osobą na YouTubie czy coś, no i wtedy można być bardziej popularnym, a inni po prostu jakby zostają w tyle, co właśnie YouTube jest świetnym tego przykładem. Chcę by tutaj wam więcej powiedzieć. Czekajcie, jakiś most tu mamy właśnie. O, tam jakieś fajne miasto z lewej. Właśnie nie wiem, czy teraz mam ją wgraną, ale sobie wygrywałem taką fajną mapkę. Czekajcie. Przesuńmy się na Wrocław. Tak, właśnie mam tą mapę. Tak, tutaj mamy taką, jak widzicie, to rondo zaszło tylko tam wprost. Mamy taką autostradę, to jest chyba A8. Tak, pewnie chciał tutaj A8 autorodę, że ona tak przechodzi dookoła Wrocławia. Więc to będzie A8. I tutaj mamy taką... Ta droga tu była, ta tutaj chyba, nie wiem czy ona tam wprost czy nie, bo tu nie jechałem, ale tutaj sobie już objechałem, jak widzicie, już na tej mapie i tutaj jest tak zrobiony odjazd podobno przez las, bo tutaj, zobacz, takie są dziury i coś tu takie drogi i nie wiem czy to jest bezpieczne, więc tam nie wjeżdżałem, ale to są jakieś też w trakcie budowy, że tak powiem, już tutaj ma być rozwijane, a tutaj są trzy razy roboty drogowe, dlatego jest taki objazd, że można, wiecie, nie stać w korku, tylko bardziej tak jakoś po dziurach czy coś, tam niektórzy nawet właśnie chcą takie mapy robić, że będą na przykład drogi takie dziurawe, kolejne czy coś tam, jakieś chopki i różne rzeczy przez las, że właśnie trzeba będzie bardzo uważać, żeby tam jakoś nie uszkodzić towaru i swojej ciężarówki. No i niektórym się to podoba, niektórym nie. Mnie jakoś osobiście pasuje ten pomysł, bo w sumie... no tak wjeżdżają głupki. Bo w sumie jest tak, że przecież normalnie tutaj sobie jeździmy i jakoś tak po prostu, wiecie, załóżmy, że jedziemy przez Niemcy, co jest właśnie najgorszą opcją, bo wszędzie po prostu autostrada, czyli ma nic ciekawego, tak, już tam większość osób to zdanie podziela jak najbardziej na forum i też właśnie się z tym zgadzam, że jest za dużo tych autostrad, po prostu się jedzie strasznie nudno, chyba że takimi landówkami, takimi mniejszymi drogami pojedziemy, ale to ich jest tutaj mało. I po prostu jest nudne, też tak po prostu jedzie, wiecie, na wprost, to jest, ja jakoś nie lubię też tak jeździć przez Niemcy. Ale właśnie, że niektórzy uważają, że takie różne przejazdy są po prostu, no, że to trzeba jakoś, nie wiem, zmienić, wiecie, no, nie wiem jak to powiedzieć, ale po prostu, no, nie ma to większego sensu i wszyscy na to narzekają. No, a taki właśnie
przejazd przez las, no jest ciekawy, może nie jest realistyczny, a niektórzy są jednak z tej symulacji, no ale przecież każdy to instaluje jako mapę chce i nie musi się interesować innymi, czy w ogóle jakimkolwiek modyfikacją, nie musi mieć tej modyfikacji, to tak samo, nie wiem, w Minecrafcie nie trzeba przecież mieć każdego moda. Tylko sobie instalujemy to, co nam się podoba, to co nas interesuje. Ktoś chce mieć więcej przygód, ktoś chce mieć więcej bloków do budowania, czy coś. Tak samo tutaj każdy chce mieć coś innego, ktoś chce mieć więcej dróg, ktoś chce mieć więcej jakichś tam modyfikacji wnętrza, czy zewnętrza, czyli interioru i eksterioru ogólnie swojej ciężarówki. Także każdy sobie coś musi znaleźć sam i nikt nikomu nic nie narzuca. A niektórzy tam mają jakieś duże dosyć problemy, żeby zaakceptować takie projekty. Mi osobiście się to, mi to jakoś nie przeszkadza, nawet bym chętnie właśnie sprawdził taką mapę. No tylko musi być wykonana dosyć poprawnie, o tak to uznajmy, a nie jakieś gówno. Bo tego nikt nie będzie po prostu chciał, nie będzie chciał nikt na tym grać i w sumie po co sobie psuć humor złymi opiniami czyimiś i jeszcze, tak jakby wiecie, takie negatywne piętno odcisnąć na dewelopowaniu tej gry, czy ogólnie tych modyfikacji. Ja widzę liż, takie małe miasteczko, hamulce są tutaj do dupy w tej ciężarówce. Masakra, dlatego wtedy tak wyrąbałem. Strasznie kiepsko się hamuje. To jest Mercedes. Widzę jeszcze Majestic. O. Ma fajną rejestrację. Dobra, to jest skręcamy. Widzę, że takie bardzo, bardzo małe miasto. Właśnie to jest problem, że STS wszystkie miasta takie malutkie porobił. I niektórzy się starają już teraz tworzyć większe. Ale nie każdemu się to udaje i po prostu nie jest się też w stanie, bo tutaj nie ma po prostu miejsca na duże miasta. Także niestety po raz kolejny tutaj mamy lekką plamę. Ponieważ nie jest się w stanie tak do końca tej mapy edytować tak, by się chciało. Ale jednak coś tam zawsze da się zrobić. Dla chcącego nic trudnego, jak to mówią. Tylko, że żeby mieć nową mapę w nowej skali, to właśnie tam próbowałem uczynić taką mapę polską osobną właśnie zrobić. No to jest naprawdę ambitny projekt i troszkę on zajmie jeszcze, z tego co wiem. Ale właśnie trzeba napisać całą nową taką ekonomię, wiecie, czyli te wszystkie chyba przesyłki, jakieś tam, kurczę, te wynagrodzenia, tam kilometry, coś. Jest naprawdę mnóstwo roboty na pewno. Te wszystkie miasta trzeba tam jakoś tam opisać, wpisać, tam jakieś firmy, coś, jakieś tam. Naprawdę jest tego sporo, ja tam się na tym nawet nie znam, więc wszystkiego nie powiem. Ale słyszałem, że tego jest naprawdę od groma. Uiii, patrzcie, samolocik sobie leci. Nice. Zobaczcie, jaki będzie widok. Aj nie, tu nie widać. Tu było widać, już poleciał. No cóż. Także parkujemy. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze zobaczymy na tych, no bez kitu, na tych nowych mapkach, które są w trakcie tworzenia. Zawsze chcę szybko zaparkować i nie wykręcam odpowiednio. Teraz damy radę, już teraz się ustawiłem. Tak, teraz będzie dobrze. Ciach. Pięknie. Nie podpadł mi w ogóle ten Majestic. Ani trochę mi się nie spodobał. Bo troszkę już kozy się tak nałapało. No ale cóż, będzie wam się to podobało. Trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia w trasie i na forum. Możecie też sobie tam wbić i sobie coś napisać, zapytać się cokolwiek, ja odpowiem bardzo chętnie, inni też. Także co, trzymajcie się cieplutko, do zobaczenia, no i cześć.